Niewielkie mieszkanie często bywa dużym wyzwaniem, no bo jak na małym metrażu pomieścić wszystkie niezbędne funkcje i jednocześnie zapewnić poczucie przestronności? W dzisiejszym odcinku wraz z architektką wnętrz Anetą Bańkowską porozmawiamy o sztuce aranżacji małych przestrzeni oraz o trikach, które pozwolą optycznie powiększyć wnętrze. Witaj, z tej strony Kasia Szyc, autorka tego podcastu, czyli podcastu Dobrze zaprojektowane wnętrze, a także twórczyni marki Perler Design, która specjalizuje się w ręcznie robionych, rzeźbiarskich meblach. Wszystkie nasze obiekty są dziełami polskich artystów. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Anetę Bańkowską, architektkę wnętrz, która od 2016 roku prowadzi własną pracownię InDesign. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych biurach projektowych w Krakowie, ale szybko zdała sobie sprawę, że chce działać na własnych zasadach. Obecnie Aneta z powodzeniem łączy pracę w dwóch odległych lokalizacjach. Projektuje i nadzoruje realizacje zarówno w Krakowie, jak i w Trójmieście. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, w której Aneta podzieli się swoimi patentami na funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla małych mieszkań. Cześć Aneto. Cześć Kasiu. Dziękuję Ci pięknie za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dziś rozmawiamy o małych mieszkaniach, które mają wielkie możliwości i o sztuce właśnie aranżacji takich niewielkich przestrzeni. Powiedz mi proszę, jakie błędy najczęściej popełniają właściciele małych mieszkań podczas ich urządzania i jak najlepiej ich unikać? Czy masz jakieś takie swoje sprawdzone sposoby i patenty? Ja zauważyłam, że dokładnie te same błędy popełniają i właściciele malutkich mieszkań, i tych większych. I to jest chyba takie zaczynanie od końca. Czyli ja się często spotykam z tym, że ludzie mają wybraną sofę albo w ogóle jakieś ładne rzeczy, którym się podobają, meble, wiadomo, bo to jest przyjemne i nam się to fajnie przegląda. Nawet niektórzy to już kupują, ale bez jakiegoś sensownego planu, czyli bez w zasadzie pracy nad układem funkcjonalnym, bo mało kto projektując sam dla siebie, w sensie urządzając własne mieszkanie, zaczyna od początku, nie? Oni zaczynają jakby od końca i zamiast usiąść z tym układem funkcjonalnym, określić swoje potrzeby, ustalić jakąś hierarchię tych potrzeb, no bo wiadomo, że im mniej mamy metrów do dyspozycji, no tym więcej kompromisów musimy zrobić. Mm-hmm. I chyba to jest najważniejsze według mnie, czyli zacząć od początku, rozrysować sobie to w skali wszystko. Są darmowe programy, ale i skalówka, prawda? Więc ważna jest prawdziwa skala, a nie taka deweloperska, wiesz o czym mówię pewnie. No i co jeszcze? Myślę, że budżet, bo to jest takie mylne przekonanie, że małe mieszkanie to tanie mieszkanie, w sensie urządzenia, a jest wręcz chyba odwrotnie, dlatego że wykończenie za metr kwadratowy, bo wiesz jak my liczymy wykończenie, tak. Nie? Że mniej więcej próbujemy oszacować klientowi, ile kosztuje metr gotowego mieszkania z ekipą, z meblami, nawet z dekoracjami. I takie małe mieszkanie za metr kwadratowy wychodzi drożej niż większe mieszkanie w podobnym standardzie, dlatego że każdy centymetr musimy wycisnąć, wiesz, jest więcej zabudów na wymiar, jest więc jakichś systemów przechowywania i to niestety trzeba dobrze rozplanować i żeby ten budżet za szybko się nie skończył i żeby go ulokować w miejscach, które są tego warte. Czyli mówisz, że najczęstsze błędy z twojej perspektywy to jest właśnie ten brak przemyślanego budżetu i zaczynanie od końca. Wcale się temu nie dziwię, no bo tak jak wspominałaś, to jest ta najprzyjemniejsza część, czyli wybieranie kanap, stolików i tych pięknych mebli, a takie rozrysowywanie jest no, dla większości z nas nudne, nudne, niewygodne. Nie wiemy do końca, jak się za to zabrać, więc kompletnie się temu nie dziwię. A czy masz poczucie, że problemem jest też na przykład to, że właściciele małych mieszkań przeładowują przestrzeń? O tak, bo to właśnie wynika z tego, że zaczynasz od końca, więc nie znasz skali jakby gabarytów rzeczy, które powinnaś sobie dobrać. I do mnie czasem przychodzą klienci, którzy sobie nie poradzili. W sensie, o, myślałam, że sami to urządzimy, a się okazuje, że kupili rzeczy, które nijak w ogóle się mają do ich potrzeb, nie? Że jak oni mówią, potrzebuję miejsca do pracy, albo wydzielić dodatkowy pokoik dla dziecka, albo marzę o kawałku garderoby,
to nijak się to ma do tego, co już kupili, nie? Że to się po prostu zwyczajnie nie mieści. I dlatego mówisz, że to jest zaczęcie od końca. Mhm. No bo chyba trzeba właśnie zacząć od tego, nie? Ustalić swoje priorytety. No i potem według tego działać, nie? Że po kolei, co jest dla mnie najważniejsze, to musi się znaleźć, ale okej, rozumiem, że mam, nie wiem, 35 metrów, więc muszę pójść na kompromis i coś tam będzie mniejsze albo, wiesz, jakieś rozkładane i to musi być przemyślane, zanim zaczniemy kupować rzeczy. Oczywiście. Wspomniałaś już o tym, że nie powinniśmy najpierw kupować mebli, wybierać właśnie tych dekoracji, detali, bo to jest jakby ostatni etap, ale czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, których ty unikasz podczas projektowania tych niewielkich przestrzeni? Czy masz jakieś takie swoje topki, których nie tykasz w małych przestrzeniach? Ja myślę, że to jest takie słowo klucz tutaj, czyli nadmiar. Bo w małym mieszkaniu ważna jest taka spójność. Wiesz, ja bardzo lubię eklektyzm. To jest chyba taki mój ulubiony kierunek, nie? W którym zawsze ten projekt zmierza, nawet jak zaczynamy inaczej. Ale w małym mieszkaniu, na co musimy uważać, to uniknąć przytłoczenia tym mieszkaniem i chaosu. I chyba taki umiar to jest chyba najważniejsze słowo. Dobra, czyli unikamy zbyt dużej liczby mebli i dekoracji. Pewnie masz też na myśli ich ciężkość, rozmiar, to też ma znaczenie, prawda? Chociaż, wiesz co, jeżeli chodzi o dekoracje, to też jest taki powszechny chyba błąd, nie wiem, czy nazwać to błędem, ale że małe mieszkanie to bardzo dużo małych dekoracji, ale to właśnie tworzy ten efekt chaosu. Nie wiem, czy nie lepiej mieć jedną piękną, super rzecz niż 30 małych jakichś ozdób, nie? Jedną solidną masz na myśli, jedną dużą solidną. Dokładnie, tak. A powiedz mi, jakie jest twoje podejście do mieszania wzorów i kolorów właśnie w małych wnętrzach, bo też wielokrotnie spotkałam się z tym, że jest to odradzane w małych przestrzeniach. Czy ty masz podobne podejście, czy jednak nieco inne? Wiesz co, to zależy, bo ja unikałabym kontrastów, czyli czegoś, jakichś elementów, które bardzo są takie dominujące w tym wnętrzu, bo jednak taka harmonia chyba dobrze podziała, nie? Bo wtedy oko nam się tak prześlizguje po tym wnętrzu i nie zatrzymujemy się na jednym elemencie, tylko traktujemy to jako całość. I myślę, że im mniejsze mieszkanie, tym lepiej to działa. Ale to nie znaczy, że nie możemy mieć, nie wiem, motywu przewodniego, bo uważam, że jest super. Tylko jeden, nie cztery. Albo na przykład, no nie unikałabym wzorów, tylko właśnie niekontrastowych, nie? Niech one są oczywiście, ale takie jakieś harmonijne, trochę wyciszone w jakichś detalach. A kolorów chyba w ogóle bym się nie bała. Zdecydowanie zdarzyło mi się urządzać malutkie mieszkania w naprawdę szalonych kolorach. Zrobiłam różowe, zrobiłam błękitne. I chyba takim kluczem tutaj jest, jeżeli chcemy użyć jakiegoś wyrazistego koloru, to wiesz co, używanie różnych odcieni z tej samej palety. Mhm. Wiesz o co mi chodzi, tak, nie? Że, tak. Ale przyszło mi na myśl, czego jeszcze unikam w sumie, bo wiesz, powiedziałam, że nadmiaru i takiego chaosu, ale też z drugiej strony przesadnego minimalizmu, czyli takiego, projekt, który z założenia jest bardzo minimalistyczny, na super małych przestrzeniach się moim zdaniem nie sprawdzi, dlatego że on przepięknie wygląda na zdjęciach, zanim się jeszcze mieszkańcy wprowadzą, super wygląda na wiskach, ale no, on w prawdziwym życiu się nie sprawdzi, nie? A jednak nie projektujemy dla wizek, tylko dlatego, żeby po prostu komuś się tam dobrze żyło, nie? A czemu uważasz, że takie minimalistyczne przestrzenie się nie sprawdzą? Inaczej, minimalizm się nie sprawdzi w takich małych przestrzeniach, bo co, bo jest za mało na przykład miejsc do przechowywania, czy wizualnie to dla ciebie nie gra w takich małych przestrzeniach? Nie, wizualnie, tak jak mówię, to jest piękne, bo pięknie to wygląda. Ale na wiskach właśnie. Tak, dokładnie, ale w prawdziwym życiu, wiesz, jednak każdy z nas, nawet jeżeli jest minimalistą, to no, ma określoną ilość rzeczy, prowadza się ze swoim, nie wiem, dzieckiem albo chociaż zwierzakiem, oni też mają swoje rzeczy i tego potem nie ma gdzie upchnąć, to do niczego nie pasuje, nie ma tego gdzie schować, a w małym mieszkaniu wydaje mi się, że ważne jest, żeby nie potykać się o własne rzeczy, żeby one nie leżały, nie zajmowały parapetów, blatów, tylko żeby było gdzie je schować. A powiedz mi, jak ważna jest rola podziału stref funkcjonalnych w niewielkim mieszkaniu? No myślę, że kluczowa, zdecydowanie. Bo ona nie tylko pomaga zorganizować tą przestrzeń, ale też daje nam wrażenie tak naprawdę, że mamy więcej miejsca niż mamy. Bo nagle zauważamy, że zmieściło się
to, to i tamto, a na początku mieliśmy wrażenie, że no tutaj się nic nie zmieści, nie? A jak podzielimy sobie dobrze te strefy, to nagle się okazuje, że i wejdzie jadalnia, chociaż w zasadzie stoi w kuchni. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. Że po prostu widać, że tu na wszystko w tym mieszkaniu jest miejsce. Dlatego taki podział, nawet umowny, wiesz, niekoniecznie ścianką, zdecydowanie na plus. W takim razie, jeżeli nie ścianką, no to w jaki sposób zaznaczasz daną strefę? Czyli nie wiem, że właśnie tutaj mamy jadalnię, a tutaj mamy strefę odpoczynku i relaksu. Czy są jakieś takie twoje triki, sposoby na to, żeby wyraźnie zaznaczyć, że to są dwie odrębne strefy, pomimo, że jest to na przykład jedno duże pomieszczenie? Tak, zdecydowanie. To, co ja bardzo lubię, to może nie ściana, a ścianka właśnie, bo tak to powiedzmy, bo ja bardzo lubię niskie ścianki, zwłaszcza między kuchnią a salonem, czyli tak zwana pony wall, to jest taka ścianka do wysokości powiedzmy 100-120 centymetrów. Świetnie działa na przykład, jeżeli chcemy oddzielić kanapę od kuchni, bo nie jest to za przyjemne ani za przytulne, jeżeli plecy kanapy niemal dotykają kuchni. To prawda. To jest takie, po pierwsze mało przytulne, po drugie zawsze nam może coś spaść, nie ma gdzie schować bałaganu kuchennego, więc bardzo lubię to rozwiązanie z niską ścianką. Ona dużo rzeczy ułatwia w tej kuchni, ale też wszystkie przeszklenia, jakieś składane ścianki, zsuwane, takie na prowadnicach do sufitu, które nie mają, nie zostawiają żadnego śladu w podłodze po złożeniu. Czyli wszystko się dzieje na suficie i jak składamy tą ściankę, to ostatnio robiłam takie poddasze, gdzie wydzieliliśmy sypialnię ze strefy dziennej, bo to jest coś, o co warto powalczyć. Powiedz mi, czy ty właśnie zastosowałaś, kiedy sięgnęłaś po takie rozwiązanie szklanych przegród? Tak, bardzo lubię. W ogóle lubię ślusarskie elementy, przeszklone ścianki, albo takie ścianki, no nazwałabym to robotą stolarską, czyli ścianki na prowadnicach na suficie, które można sobie złożyć jedną na drugą i oddzielić przestrzeń. Czy to jest, tak szybko cię wybadam, drogie bardzo rozwiązanie w perspektywie całego budżetu na mieszkanie? Właśnie takiego niewielkiego metrażu? Znaczy ja już jestem przyzwyczajona do cen, ale myślę, że to może zaskoczyć. Tak, jeżeli ktoś dawno nie remontował, czy nie robił takich elementów, to zdecydowanie tak. Dlatego na początku wspominałam o tym budżecie, nie? Że warto go przemyśleć, dlatego że małe mieszkanie wymaga kilku takich sprytnych rozwiązań, a niestety wszystko, co jest robione na zamówienie, no jest droższe niż gotowiec, zdecydowanie. Okej. Okay. Jeszcze oprócz tego, o czym wspominałaś, czyli te właśnie szklane przegrody albo te ścianki na wysokość tam 100 centymetrów, czy masz jeszcze jakieś takie triki związane z rozkładem funkcjonalnym lub rozmieszczeniem mebli, które mogą zwiększyć komfort użytkowania małego mieszkania? Myślę, że trzeba przemyśleć wszystkie rzeczy, które pełnią więcej niż jedną funkcję. W ogóle warto sobie założyć, że każdy mebel będzie pełnił więcej niż jedną funkcję. Chodzi na przykład o to, że nie wiem, łóżko z podnoszonym materacem, bo to jest jednak ogromna dodatkowa przestrzeń do przechowywania, albo jakieś stoły składane na ścianę, które możemy później po prostu schować, jeżeli nam nie są potrzebne. To, co ja lubię robić, to pokrywać stół jadalniany z piekiem, czyli nawet kupić sobie gotowy stół, zamówić u kamieniarza bardzo cieniusieńki spiek, taki 3 mm i przykleić na blat, bo to jest świetne dodatkowe miejsce robocze. I możemy tam postawić coś gorącego i możemy tam kroić, a przy okazji to dość fajnie wygląda. Więc to zdecydowało mi się robić. Tak, tak. Zwłaszcza przed świętami albo przed jakimiś imprezami to na pewno dobrze działa. Wszystkie meble, które możemy włożyć jeden pod drugi albo, co jest fajne, jakieś fotele rozkładane do spania. Wszystko, co na stałe nie zajmuje nam miejsca, a możemy z tego skorzystać jakby w inny sposób jeszcze. Czyli w dużym uproszczeniu meble wielofunkcyjne. Dokładnie. I jeszcze przychodzi mi do głowy wykorzystanie wysokości, czyli chyba jednak meble na zamówienie niż gotowce, oczywiście jeżeli możemy sobie na to pozwolić, dlatego że żeby skorzystać właśnie z zabudowy do sufitu, bo to są zawsze dodatkowe centymetry do przechowywania raz, ale to lepiej wygląda wizualnie i jakby tak wydłuża to wnętrze, poprawia jego taką optyczną wysokość. Mhm. Więc zdecydowanie do sufitu zabudowy, tak. Czyli wykorzystywanie każdej wolnej przestrzeni, po prostu. Może nie każdej, bo trochę oddechu też musimy zostawić, ale tak, tam gdzie stawiamy meble, to żeby one były naprawdę dopasowane,
O, jak jesteśmy przy meblach, to myślę, że jeszcze możemy wspomnieć to, co jest teraz bardzo modne, czyli obłości. Wiesz, te zaokrąglenia tak. narożników mebli. To jest świetne, zwłaszcza w małych mieszkaniach, bo to poprawia taką komunikację po tym mieszkaniu, że ona jest taka bezkolizyjna bardziej. A co myślisz o ustawianiu mebli na nóżkach? Czy to, masz wrażenie, sprawia, że wnętrze jest lżejsze, właśnie ma więcej powietrza, więcej przestrzeni się pojawia wokół nas? Czy nie masz takich preferencji i nie zauważasz tutaj jakichś korelacji? Zdecydowanie tak, optycznie zdecydowanie tak. Im więcej widzimy podłogi, tym mamy wrażenie, oczywiście to jest tylko takie optyczne wrażenie, prawda? Tak, że tego miejsca jest więcej, ale tak samo działają na przykład podwieszane meble. Czyli żeby, nie wiem, szafki RTV nie stawiać, jeżeli nie musimy, tylko można ją podwiesić. Nie każda ściana na to pozwala, ale jeżeli mamy taką możliwość, to jak najbardziej. Ty już wspominałaś troszkę o zabudowach, o tym, że najlepiej dopasowywać te szafy i te miejsca do przechowywania na zamówienie, no bo jakby nie patrzeć w tych małych wnętrzach, każdy centymetr ma znaczenie, ale czy masz jeszcze jakieś inne sprawdzone sposoby na przechowywanie właśnie w takich małych przestrzeniach, które pozwalają uniknąć poczucia zagracenia w takich przestrzeniach? Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Na pewno w łazience warto zabudować przestrzeń nad gabaritem, bo to jest taka pozornie bardzo płaska przestrzeń. Ona ma tam 15-16 centymetrów maksymalnie, ale zobacz, ile tam możemy zmieścić, jeżeli zabudujemy to do sufitu. Jakieś środki czystości, kosmetyki, tak. Tam naprawdę wchodzi mnóstwo rzeczy. Wracają do łask pawlacze. Kojarzysz, nie? Z takich starych mieszkań. Tak, kojarzę. Tak, ale wydaje mi się, że jak to jest fajnie, dobrze zaprojektowane, to się naprawdę broni, bo wszyscy mamy w głowie te brzydkie przykłady, nie? Takich korytarzy starych z błazerią i pawlaczami, ale myślę, że można to zrobić zupełnie inaczej. Ja bardzo lubię ten motyw, kiedy na przykład wykorzystujemy miejsce nad drzwiami w pokoju, że z jednej strony mamy biblioteczkę, z drugiej strony mamy biblioteczkę, a miejsce nad drzwiami nie pozostaje niezagospodarowane. Wręcz to lepiej wygląda, jak połączymy te dwie zabudowy nad drzwiami i jeszcze jak to ma jakiś super kolor albo jest wypełnione tapetą w środku, to nadaje takiej dodatkowej głębi. To zdecydowanie rozważyłabym. I jeszcze sobie pomyślałam właśnie o tym pawlaczu w kontekście zabudowy nad drzwiami, że tam fajnie mogłyby zrobić robotę lustra, bo zazwyczaj te drzwi są umieszczone naprzeciwko okien, nie mówię, że zawsze, ale często, w związku z tym mogłyby fajnie odbijać to światło i ten widok zza oknem, więc dodatkowo nie zabierałyby przestrzeni, co więcej, dodawałyby jej i tego światła. Oj, zdecydowanie, w ogóle lustra to jest coś, o czym chyba musimy wspomnieć. Tak, ale myślę, że przejdziemy może do tego później, chyba że chciałabyś to ugryźć teraz, bo możemy jak najbardziej. I wiesz co, jak wolisz, zupełnie wszystko jedno. Bo myślę, że tutaj jeszcze w tym temacie tych takich fajnych sposobów na przechowywanie jeszcze trochę jest, bo wspominałaś właśnie o łazience, wspominałyśmy o pawlaczach, czy masz tu jeszcze jakieś swoje patenty? To, co mówiłam, że wszystkie meble powinny pełnić co najmniej dwie funkcje, czyli jak dajemy pufę, to żeby ona była otwierana, czy jakąś ławeczkę, zawsze tam będzie dodatkowe miejsce, ale to, co ostatnio się też pojawia, to są szuflady w cokołach mebli kuchennych. O to coraz częściej klienci proszą i teoretycznie jest tam niewiele miejsca, bo to ma 10 cm wysokości, ale bardzo dużo możemy tam zmieścić. Wszystkie płaskie takie kuchenne elementy, których wszystkie mamy dużo, jakichś takich blaszek, tacek, rzeczy do pieczenia, nie? Więc naprawdę sporo da się tam zmieścić. Ja sobie też myślę, że to już nie jest takie rozwiązanie po stronie architekta wnętrz, ale takie regularne porządki też na pewno minimalizują ten wizualny chaos. Także w małych przestrzeniach niestety to porządkowanie jest jeszcze bardziej potrzebne. Tak, ale rolą architekta wnętrz jest zaproponowanie takich akcesoriów na przykład meblowych, które to ułatwią, bo to, co polecam zrobić, to przejrzeć na przykład katalogi takich wiodących firm, które produkują
akcesoria do mebli. Tam naprawdę można się bardzo zdziwić i wiele pomysłów w ten sposób aplikować do swojego wnętrza. A masz jakieś tutaj konkretne na myśli? No najróżniejsze systemy przechowywania, jakieś wysuwane dodatkowe blaty, które mogą być dodatkowym albo blatem roboczym w kuchni, bo na co dzień powiedzmy, że kuchnia w Elke byłaby no, za duża, prawda, do jakiejś przestrzeni, ale no blatu jednak brakuje, więc blat wysuwany z szuflady, to zdecydowanie. O, ja lubię ten patent wykorzystywać w sypialniach na szafkę nocną, zwłaszcza z jednej strony, bo czasami, wiesz, ważniejsze jest duży, wygodny materac, szerokie łóżko, no ale szafka nocna też byłaby nam potrzebna, na co dzień by przeszkadzała, nie byłoby na przykład jak przejść albo otworzyć szafy, więc to, co ja czasami stosuję w takich malutkich przestrzeniach, to jest wysuwany blacik nocny, który w dzień możemy sobie schować i się go pozbyć. A skąd go wysuwasz? Na przykład mam zabudowę za łóżkiem. Mhm. Albo ja zawsze korzystam z każdej wnęki, żadnej nie zabudowuję, wiesz, ścianą. Zawsze tam wciskam mebel i wysuwam albo z boku z szafy. Na przykład masz taki klasyczny układ, że jest łóżko i równolegle do łóżka jest szafa. No i zupełnie czasami nie ma jak wcisnąć szafki nocnej. Tak. Wtedy ja sobie dzielę fronty takiej szafy i wyżej jest po prostu otwierany front, gdzie już są półki lub drążek, a na wysokości takiej 40-45 cm, w zależności od tego, jakie mamy łóżko albo wyżej, no to mam taki wysuwany blacik, który potem można schować. Mega sprytnie. Wspominałaś o meblach przechodzących transformację, czyli takie, które można rozkładać, zmieniać ich układ, które mają wiele funkcji. I mówiłaś o jakichś takich sprytnych systemach przechowywania, ale czy masz jeszcze jakieś innowacyjne rozwiązania czy pomysły na myśli właśnie do takich małych przestrzeni? To, co ja lubię stosować w malutkich mieszkaniach, to są drzwi albo przesuwne, albo jeszcze lepiej drzwi chowane w kasetach. Akurat to drugie rozwiązanie to jest raczej z tych bardziej kosztownych, ale moim zdaniem się opłaca, dlatego że bardzo pomagają jakby zoptymalizować tą przestrzeń. W ogóle nie musimy się zastanawiać, bo wiesz, jak jest w małych mieszkaniach, jest zwłaszcza, kolizja. Jeżeli są kolizje drzwi, wąski korytarz, drzwi do łazienki, drzwi do sypialni, drzwi do pokoju dziecka i nagle wszystkie się kumulują, a jeszcze mają ościeżnice, nie? Które często trudno jest zmieścić na bardzo wąskiej przestrzeni. Więc ja bardzo lubię rozwiązanie z drzwiami chowanymi w kasecie, tak zdecydowanie. Zwłaszcza, że później, jeżeli drzwi nie otwierają się na ścianę, to tą ścianę też można lepiej wykorzystać, bo no możemy tam powiesić jakąś półkę, możemy no coś, czego te drzwi potem nam nie zasłonią. I tą przestrzeń też możemy w dzień otwierać i tworzyć taką jakby otwartą bardziej przestrzeń. Nawiązując do tego, co powiedziałaś na samym początku, czyli że małe przestrzenie to niekoniecznie tańsze przestrzenie w wykonaniu i tutaj mamy tego żywy dowód, bo tak jak wspomniałaś, to rozwiązanie z drzwiami jest dość kosztowne. To prawda, ale wiesz, teraz jak metr mieszkania jest na wagę złota, chyba nawet metr mieszkania jest droższy niż uncja złota w tej chwili, więc chyba warto to przemyśleć, bo tak jak mówię, chodzi o ten rozkład budżetu, żeby w te grube rzeczy, które naprawdę zmieniają naszą jakość życia, a uważam, że sensowne, na przykład chowane drzwi zmieniają, bo nie potykamy się codziennie o nie i nie zastanawiamy się właśnie, czy mogę mocniej otworzyć, czy nie zaczepią się o drugie drzwi na przykład. Tak. To tak, zdecydowanie tam warto przełożyć budżet. A czy ty powiedz mi, wykorzystujesz jakieś technologie smart home właśnie w związku z takimi ciekawymi rozwiązaniami? Zdarza się chyba coraz częściej. Myślę się, jak to się ma do małych mieszkań. Wiem, bo zazwyczaj to się kojarzy z oświetleniem, nie? Z jakąś temperaturą, ale gdzieś tam trafiłam właśnie na jakieś rozwiązania, które potrafią też zaoszczędzić miejsce. Wiem, że to jest dosyć świeży temat. Znaczy powiem ci szczerze, że właśnie chyba obecnie mam tak, że im większy dom, im bardziej taki doposażony, tym więcej smart home. Natomiast chyba w małych mieszkaniach bardziej te prostsze rzeczy chyba stosujemy. To, co jest naprawdę jeszcze takie dość przydatne, to chyba rezygnacja z grzejników i te wszystkie maty, bo to jednak dodatkowe centymetry na przykład w małej łazience i po prostu sterownik na ścianie i w ten sposób bez grzejników. A czy sięgasz po jakieś mniejsze gabarytowo urządzenia AGD w takich małych przestrzeniach, czy raczej starasz się zapewnić komfort tym mieszkańcom tego domu i sięgasz po standardy? To wszystko zależy od tego, co klient powie w ankiecie,
bo ja bardzo dopytuję o to, czy nie wiem, czy lubi gotować, bo jak ktoś tworzy jakieś bardzo skomplikowane potrawy, kiedyś klientka mi zarzuciła, że w piekarniku 45, który jej zaproponowałam, to ona nie postawi kurczaka w pionie. Ja nawet nie wiedziałam, że tak się da, ale spoko. Natomiast właśnie zawsze dopytuję, nie? Czy taki piekarnik wystarczy, bo tak, bo takie kompakty 45-centymetrowe zdecydowanie to nam uwalnia dodatkowe 15 centymetrów na przykład na dodatkową szufladę, więc jeżeli dla kogoś to jest okej, to zdecydowanie polecam, tak. To, co jeszcze polecam, to wbudowywanie takich detali, to, co się da w ścianę. Na przykład zamiast stawiać radio na blacie, to żeby było takie radio podtynkowe, niby mała rzecz, a zdecydowanie jedna rzecz mniej, na przykład na blacie czy na parapecie. No i uwalnianie w ogóle, nie wiem, podłogi ze zbędnych rzeczy, czyli zamiast stojącej lampy raczej wiszącą, żeby właśnie jak najwięcej tej podłogi uwolnić, bo im więcej jej widzimy, tym wydaje nam się, że mamy tej przestrzeni trochę więcej. Z pewnością jest też tak, że materiały i faktury mają wpływ na poczucie przestrzeni, na to, jak duża czy jasna się wydaje. I powiedz mi, po jakie materiały i faktury ty sięgasz właśnie do niewielkich przestrzeni? Nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że raczej jasne, lekkie materiały. Ja bardzo lubię przejrzystości w takich wnętrzach, czyli na przykład ratanowe oparcia krzeseł albo wypełnienia mebli z ratanu. Jeżeli zasłony, to lekkie, takie delikatnie przepuszczające światło, na pewno nie ciężkie, masywne, bo po pierwsze zabierają miejsce, a po drugie światło. Tak, czyli len na przykład. Na przykład, chociaż on jest bardzo ciężki w utrzymaniu. I są materiały sztuczne, które do złudzenia go przypominają i mają troszkę lepsze właściwości użytkowe, chociaż jeżeli ktoś nie przeszkadza mu prasowanie albo zagniecenia, to zdecydowanie chyba przyjemniej mieć naturalny materiał, tak. Ja akurat nie przejmuję się zagnieceniami, także jestem fanką tych naturalnych rozwiązań. To podziwiam. Tak, ja wiem. W ogóle nawet już tak z prywatnego podwórka lubię lniane sukienki, spódnice i moja teściowa zawsze się dziwi, dlaczego ja wybieram len, skoro tam widać każde możliwe zagniecenie. Taki jest urok tego materiału. Ciężko to utrzymać prawda. Go w nieskazitelnie, wiesz. Ja na przykład polecam lnianą pościel. To jest w ogóle pościel zmieniająca życie i komfort snu. A dlaczego? No właśnie z powodu tej naturalności, tej faktury, dotyku. Nawet wyglądu, że to łóżko zupełnie inaczej wygląda. Nawet jak tam pościel jest taka pomięta, ale ona ma swoją fakturę, swoją przytulność. Bardzo oddycha też. Dokładnie. Dokładnie te naturalne tkaniny przepuszczają powietrze, więc jest z nimi w kontakcie dużo bardziej komfortowo. Wspominałaś też o szkle i właśnie tych przezroczystych, przeziernych ściankach, ale czy masz jeszcze jakieś swoje rozwiązanie? Nie wiem, na przykład połyskliwe powierzchnie? Czy ty sięgasz po takie tekstury, które bardzo odbijają światło? Ja lubię takie tekstury pomiędzy, takie półmat. Satynowe półmaty, dokładnie, bo tekstury bardzo odbijające światło, na przykład płytki, takie bardzo glossy, oj, to jest zdecydowanie coś, co utrudnia życie, a nie ułatwia funkcjonowanie, więc chyba tego nie, ale bardzo lubię metaliczne akcenty, na przykład metaliczny cokół, on tak sprawia, że mebel jest lżejszy wizualnie i odbija też trochę światło, odbija to, co jest naprzeciwko niego, więc fajnie działa optycznie zdecydowanie. Lubię też elementy, które nie są zbyt kontrastowe w takich wnętrzach, takie materiały, które mają dużą teksturę, ale na przykład delikatniejszy wzór. A sięgasz czasem po tapety? Bardzo lubię tapety. I nie boisz się ich w małych przestrzeniach? Nie, wręcz przeciwnie. Tylko uważam, że trzeba dobrać skalę wzoru na tapecie zdecydowanie do małego wnętrza. Jeżeli ktoś lubi, to moim zdaniem dobrze działa mały wzór, dlatego że jego się więcej mieści na danej przestrzeni. Tak jakby oko wyłapuje, że tego jest dużo, ale to trzeba lubić taki efekt. A drugi patent jest taki, żeby stosować te tapety drukowane, na przykład tapety ze scenkami, czyli nie wiem, las, który jest w ten sposób zaprojektowany, że on posiada jakąś głębię, taką perspektywę i to bardzo dobrze działa, bo mamy wrażenie, że nie mamy przed sobą ściany, tylko że tam jeszcze coś się dzieje dalej. Czy masz jakieś swoje patenty na efektywne wykorzystanie
światła naturalnego, ale i sztucznego do optycznego powiększenia pomieszczeń. Czy masz jakieś swoje techniki właśnie, lokalizacje? To w ogóle powinno być chyba nasze pierwsze albo drugie przykazanie, bo pierwsze to było układ funkcjonalny, a drugie to światło, wykorzystać światło naturalne po prostu całkowicie. Po pierwsze, absolutnie nie zasłaniamy światła naturalnego w żaden sposób, bo im mniejsze mieszkanie, tym mniej okien. Zdarzały mi się mieszkania, które miały 30 metrów i jedno okno. To jest w ogóle naprawdę trudne, żeby to ograć, ale dlatego to drugie przykazanie, światło, czyli w żaden sposób niech nas nie kusi jakieś zabudowywanie, jakieś tworzenie pomieszczeń, bo czasem ktoś próbuje wydzielić na przykład pokoik dodatkowy, nie? Że nie ma takiej możliwości, żeby pomieszczenie, w którym przebywa człowiek, poza, wiadomo, garderobą czy spiżarnią, chodzi mi o jakieś, nie wiem, sypialnie czy pokoik dziecka, czy on nie ma dostępu do światła naturalnego, ale to już taki skrajny przykład, ale nie zasłaniamy właśnie ciężkimi zasłonami. Uważamy, żeby światło żadnego mebla, nawet bokiem, nie weszło w światło okna, żeby to okno było takie wolne i niczym nie zasłonięte. Ale możemy też potęgować taki efekt światła naturalnego, wieszając lustro albo prostopadle do okna, bardzo blisko, tak żeby ten widok okna i światło się odbijało, albo naprzeciw okna. To też jest bardzo dobry zabieg. No, jak już mówimy sobie o tych lustrach, to z chęcią posłucham o większej ilości patentów, bo tak jak wspominasz, to ustawienie naprzeciw okna jest fantastyczne. Naprawdę, nie dość, że mamy więcej światła we wnętrzu, to jeszcze mamy dwa razy widok piękny zza okna, pod warunkiem, że jest piękny. W ogóle musimy uważać na to, co odbija się w oknie. Dokładnie. Boże. W lustrze. Musimy uważać na to, co odbija się w lustrze, no bo to powinno być albo właśnie widok zza okna, jeżeli jest ładny, albo coś atrakcyjnego we wnętrzu, bo w ten sposób możemy odwrócić uwagę, i zdarzało mi się to robić, od brzydkiego, paskudnego widoku za oknem. Czyli tak sobie łapiemy jakby miejsce, gdzie powinno wisieć lustro, żeby trochę tych promieni słonecznych odbiło, ale jeżeli mamy brzydki widok, to żeby coś ładnego we wnętrzu stało w okolicy tego lustra, bo wtedy sobie potęgujemy efekt. No w małych mieszkaniach, co warto wspomnieć, fajnie działają meble z lustrzanymi frontami, zwłaszcza jak mamy jakąś ogromną szafę w przedpokoju, w korytarzu, no to bardzo optycznie potrafimy ten korytarz poszerzyć, jeżeli zastosujemy lustrzane fronty. A stosujesz je również na drzwiach? Rzadko. Powiem ci, że klienci mają obawy, że na przykład jak ktoś trzaśnie drzwiami, to coś się stanie. Ale uważam, że jest na to sposób, bo lustro niekoniecznie musi być szklane. Nie wiem, czy cię tu zaskoczy, czy nie, ale są takie tworzywa w sumie sztuczne, które do złudzenia przypominają lustro i są lżejsze. I jeżeli miałabym zastosować na drzwiach, to właśnie coś takiego. W tym kierunku. Dokładnie. Tak sobie myślę właśnie w kontekście holu, że często jest wąski i długi i żeby optycznie troszkę się tą przestrzenią pobawić, to zawieszenie właśnie takiego lustra, o którym ty wspominasz, i naprzeciwlegle ustawić, nie wiem, jakiś piękny obraz albo jakiś kwietnik, coś, co jest atrakcyjne wizualnie, i nie dość, że mamy poczucie takiej głębi po dwóch stronach, to jeszcze odbijają nam się jakieś ładne przedmioty czy obiekty. Dokładnie, albo na przykład ta tapeta, o której wcześniej wspomniałyśmy, z tą perspektywą taką, nie? Że zdecydowanie to, ale uważałabym na wieszanie luster naprzeciw siebie, bo to może być zła droga. Mhm. Tylko wspomnijmy. Lubię jeszcze ewentualnie proponować klientom, zwłaszcza jeżeli mają aneks kuchenny połączony z salonem, kuchnię połączoną z salonem, fronty lustrzane na górnych szafkach w kuchni. Bo po pierwsze to trochę optycznie powiększa, ale też sprawia, że kuchnia się wtapia w salon. Nie jest taka bardzo kuchenna, tylko bardziej staje się taką częścią dzienną też. Mm-hmm. A co myślisz o fragmencie ściany z lustra właśnie, taki backlash? Powiem ci, że okej, jak najbardziej, ale ja bym chyba tutaj w takim przypadku pokusiła się o coś takiego jak lustro brązowe, czy lustro grafitowe, albo lustro postarzane. Dokładnie, widziałam, taki efekt super jest. I kocham w ogóle lustra postarzane, dlatego że żeby nie stworzyć takiego wrażenia też gabinetu luster w domu. Jeżeli mamy ich za dużo, albo jest ono zbyt, bo na szafie, wiesz, mamy uchwyty, jakiś cokolwiek, może jakąś ramkę, ale jeżeli
całą wielką ścianę pokryjemy lustrem, to może być taki trochę efekt jakichś złudzeń optycznych, nie? Dlatego chyba zdecydowanie ja użyłabym na przykład brązowego lustra. Okej, znaczy złudzenia optyczne wydaje mi się, że są pożądane w takich małych przestrzeniach, no bo właśnie dodają nam metrów kwadratowych. A nie zdarzyło ci się wejść w żadne lustro? Zdarzyło mi się i to jest super. To jest w ogóle, ja uwielbiam ten efekt. Ja pamiętam, że w jednej z wrocławskich knajp zdarzyło mi się po prostu odbić głową o lustro. I ja pamiętam, że kiedyś zaglądałam do tej knajpy, uważałam, że ona jest taka niewielka, w ogóle mało atrakcyjna. Pewnego dnia idę i myślę, jeju, jaka ogromna, czy oni przebili ścianę? A się właśnie okazało, że zastosowali na całej ścianie taką taflę lustra. No i efekt ogromnie mi się podobał. Myślę, że no widzisz, to jest kwestia chyba osobistych preferencji. Tak, tak. Przy czym właśnie pod kątem takiego optycznego powiększenia wnętrz to na pewno in plus, z tym, że uważałabym, gdzie je umieszczam, tak żeby na przykład siedząc na sofie nie widzieć ciągle swojego odbicia, bo to jest mało komfortowe. Oj tak, zdecydowanie, ale ja ostatnio w niewielkim mieszkaniu zastosowałam obrotowe lustra, czyli zrobiłam takie elementy, można powiedzieć ślusarskie, może bardziej powinna powiedzieć zaprojektowałam, bo ja ich nie zrobiłam, ale takie, które z jednej strony miały lustra, z drugiej strony miały tapetę i oddzielały jakby przestrzeń holu od salonu. Bo wiesz, że w niewielkich mieszkaniach bardzo ciężko jest sensownie wydzielić funkcję, bo wchodzimy praktycznie do salonu w tych najmniejszych mieszkaniach. No i wymyśliłam sobie coś takiego i świetnie to zadziałało, bardzo polecam. Obrotowe elementy z takiej metaloplastyki. I te lustra możemy obracać, nie wiem, w stronę holu, jeżeli się szykujemy do wyjścia, w stronę, nie wiem, kuchni, jeżeli siedzimy w jadalni, i bo tam naprawdę piękny widok z okna się w nich odbijał, a zdecydowanie od kanapy je odwracałam tą tapetą, żeby, no żeby było tak przytulnie i też nie mamy wtedy wrażenia, że siedzimy w korytarzu. Fantastyczny patent. Powiedz mi, gdzie go można obejrzeć? Myślę, że na moim Instagramie. To zresztą był projekt, który był publikowany w paru miejscach, więc można go wyszukać, myślę. Mogę ci podlinkować, jak jesteś ciekawa. Bardzo proszę, to dodam tutaj do naszej rozmowy te informacje. Też kiedyś pisałam artykuł na temat luster we wnętrzach właśnie optycznego złudzenia i tam też były takie lustra podwieszane na łańcuchach konkretnie, które właśnie można było rotować 360 stopni i robiły niesamowity efekt we wnętrzach. Przy czym nie wiem, czy sprawdziłyby się w tak niewielkich przestrzeniach, tam akurat to były takie okazałe paryskie wnętrza. Ale do testowania. Myślę, że tutaj trzeba mieć otwartą głowę i eksperymentować i twój patent wydaje mi się fantastyczny. Z chęcią go obejrzę. Fajnym eksperymentem jest też ściągnięcie w domu lustra, te, które już wisi, do którego się przyzwyczailiśmy i spróbuj je ściągnąć i co się wtedy zadzieje. Tak bardzo czegoś brakuje. Chyba nie mam później elementu we wnętrzu bardziej na swoim miejscu niż lustro. I to właśnie widać, jak musimy je ściągnąć na chwilę. Nie? Że tak bardzo ubywa czegoś. No to troszkę porozmawiałyśmy o tym optycznym powiększeniu przestrzeni, ale głównie w kontekście luster i przeszkleń. Czy masz jeszcze jakieś swoje patenty na optyczne powiększenie? Myślę, że można wspomnieć jeszcze o formatach płytek, dlatego że ja w małych wnętrzach chyba nie lubię takich klasycznych formatów 60x60. Wolę raczej duże formaty albo wręcz przeciwnie, bardzo malutkie. Dlatego, że uważam, że nasz wzrok fokusuje się na tych podziałach. Jeżeli mam malutki format, to mamy wrażenie, że bardzo dużo tych płytek mieści się na danej przestrzeni. Moim zdaniem to powiększa. Myślę, że zdania tu mogą być podzielone, ale ja ten patent bardzo lubię. Albo wręcz przeciwnie, stosuję duże formaty, w ogóle bez podziałów, jakieś płyty z pieku. Bo wiesz, jak zastosujemy płytkę 60x60, no to widzimy, że mieszczą się na ścianie dwie. To raczej nie działa na nas dobrze. Ale jak widzimy wielką płytę, to w ogóle nie zwracamy uwagi na te proporcje, tylko widzimy ładny materiał, często on do złudzenia imituje na przykład kamień i wtedy skupiamy się na tym, że to jest po prostu eleganckie, ładne i bez podziałów. A jakie kombinacje kolorów wykorzystujesz w takich niewielkich przestrzeniach? Czy też tutaj masz jakieś takie patenty swoje na optyczne powiększenie przestrzeni? Myślę, że powinnyśmy wspomnieć o tym, że żeby nie bać się koloru, bo ja zdecydowanie używam, ale żeby ten kolor używać na przykład w różnych odcieniach z tej samej palety, żeby tych odcieni nie mieszać i wtedy uzyskamy takie uczucie harmonii, nie będzie nasz wzrok skakał po poszczególnych elementach,
to zdecydowanie wpłynie na takie optyczne powiększenie. I jeszcze myślę, że nie poruszyłyśmy jednego ważnego tematu, bo zahaczyłyśmy trochę o oświetlenie we wnętrzach, ale skupiłyśmy się na tym naturalnym, czyli żeby nie zagradzać tego naturalnego światła, tak, żeby tam było lekko wokół okna, ale co mogłabyś powiedzieć o sztucznym oświetleniu, bo wiem na pewno, że wielowarstwowe oświetlenie daje takie też poczucie głębi we wnętrzu, takie rozróżnienie właśnie konkretnych stref. Czy ty po to sięgasz i też zauważasz, że to ma pozytywny wpływ na powiększenie przestrzeni? Zdecydowanie tak. To jak już wspomniałaś, warstwy światła. Musimy wykorzystywać wszystkie dostępne w sumie typy opraw, czyli kinkiety, jakieś listwy LED-owe. Nie jestem fanką przesady w temacie listew LED-owych, ale one są świetne, jeżeli chcemy podkreślić jakiś element, jeżeli chcemy doświetlić wnękę, jeżeli chcemy stworzyć wrażenie przestrzeni za zasłoną, na przykład możemy puścić listwę LED-ową i mamy wrażenie większej głębi, doświetlać wszystkie zakamarki typu szafy, żeby z tego jakby wygodniej się korzystało, ale też stosować różne punktowe oświetlenie, które będą skierowały nasz wzrok na jakieś takie ciekawe elementy tego wnętrza. No i co jeszcze bym wspomniała, to na pewno doświetlenie ścian, a nie tylko światło z sufitu na podłogę. I jeszcze w kontekście właśnie tych patentów na optyczne powiększenie przestrzeni, bo wiem, że tutaj są zdania różne na ten temat. Co myślisz o otwartych półkach zamiast takich masywnych szafek? Zdecydowanie tak, myślę, że tak, zwłaszcza jeżeli na przykład za półką umieścimy wspomniane wcześniej lustro albo tapetę. No musimy też przewidzieć, co tam będziemy trzymać, bo jeżeli to miałaby być otwarta półka w kuchni, na której miałoby stać połowa naszych naczyń, to chyba nie, ale półka w salonie, gdzie możemy postawić coś ładnego, mamy jakąś rzeźbę albo jakąś pamiątkę i fajnie zaaranżujemy przestrzeń za półką, że ona wydaje się na przykład głębsza, jestem na tak. Okej. A masz jakieś swoje obserwacje dotyczące trendów we wnętrzach, które dotyczą stricte małych przestrzeni? Czy są jakieś właśnie takie myki, które się powielają aktualnie w wielu współczesnych projektach? Długo jest ten myk już z nami, czyli otworzenie kuchni na salon, tak. Ale to zdecydowanie całkowicie zmieniło małe mieszkania i myślę, że to już zostanie. Tu możemy wspomnieć właśnie, że jeszcze lepiej działa ta niska ścianka zamiast całkowitego otwierania, bo już wspominałyśmy, że ten podział stref też dobrze działa, żeby całkiem nie wyrzucać wszystkich ścian, tylko na przykład je skrócić do pewnego momentu. Albo przeszklić. Dokładnie, żeby był jakiś taki podział, ale bardzo umowny, a nie bardzo kontrastowy. Myślę, że moda na minimalizm, ale nie mam tu na myśli takich ascetycznych wnętrz, tylko bardziej mi chodzi o minimalizm, jeżeli chodzi o organizację przestrzeni, czyli chowanie wszystkiego z blatów, z parapetów, czyli bardzo dobra organizacja wszystkich szafek, te wszystkie systemy do segregacji, fronty na podnośnika, wszystko to, co ułatwi nam życie. I tutaj mi też przychodzą mi meble inteligentne, o których już wcześniej wspominałyśmy i w kontekście właśnie tych smart home'owych technologii, to nie wiem, czy to się odbywa w Polsce. Nie sądzę, bo są to chyba dość kosztowne rozwiązania, ale wiesz, te wszystkie takie meble wyposażone w technologie, które są sterowane zdalnie, wiesz, że tam łóżko wjeżdża pod sufit albo, nie wiem, szafa przesuwa się i nagle jest właśnie miejsce na jakąś kanapę. Czy miałaś w ogóle do czynienia z czymś takim? Zauważyłaś, że to jest coś, co aktualnie jest mocno w trendach, czy raczej jest to jakaś nisza? Powiem Ci, że chyba nie, bo jeżeli szukamy w ogóle takich rzeczy, to do dużych, mocno doinwestowanych wnętrz, a w tych małych raczej się to nie zdarza, bo przypuszczam, że też po prostu jest mniejszy budżet wtedy na wykończenie, nie? Tak. Że to po prostu jest nierealne, ale to, co mi się podoba i to, co się pojawia z takich elementów smart, to na przykład rezygnacja z telewizora, bo jest taka moda teraz, nie? Żeby telewizor zastąpić rzutnikiem. I to, co ostatnio robiłam, to na przykład ekran wyjeżdżany z sufitu, który pozwalał nam się pozbyć całkowicie telewizora i w ten sposób uwalniamy całą ścianę na coś. I może to jest miejsce, nie wiem, na sztukę, może to jest miejsce na ładny regał z książkami. W tym naszym przypadku to było miejsce na ogromną szafę w sypialni, a jakbyśmy powiesili telewizor, no to... Byłoby po wszystkim. Dokładnie, to byśmy musieli
iść na jakiś kompromis, albo jedno, albo drugie, a w ten sposób w zasadzie kompromisu nie ma i wręcz przeciwnie, jest ogromny ekran i ogromna szafa. Super patent, podoba mi się. I to właśnie może być smart, bo może być na pilota i wszystko się dzieje, wszystkie możemy sterować z łóżka, tak, to się zdarzy, czyli jakieś zasłony, żaluzje na pilot, ten ekran wyjeżdżany, to takie rzeczy jak najbardziej. Organizacja oświetlenia, która tak, sprawia dokładnie. Właśnie, daje to poczucie wielowarstwowości. Tak, także trochę tych patentów jest. Zmierzając powolutku do końca, chciałabym Cię jeszcze wybadać o style wnętrz, które sprzyjają właśnie takim małym przestrzeniom. Mówiłaś już troszkę o minimalizmie, ale nie w takim dosłownym tego słowa rozumieniu, tylko właśnie takiej uporządkowanej przestrzeni. Ale czy może Ty preferujesz albo sugerujesz klientom jakieś inne style, które właśnie w takich małych przestrzeniach się sprawdzają? Co chyba nigdy nie sugeruję konkretnego stylu, dopóki nie wybadam klienta, nie? Co jemu się podoba, ale zdecydowanie uważam, że możemy czerpać z jakichś styli albo podsuwać klientom rozwiązania, bo czasami przychodzą i sami nie wiedzą dokładnie, jakby chcieli, żeby to mieszkanie wyglądało, więc wtedy tak, wtedy podsuwam. I myślę, że do małych mieszkań możemy wyróżnić na przykład modny teraz mid-century modern albo modern retro, jak to woli, bo to jest taki kierunek, którym ważna jest ergonomia, a nic ważniejszego w małym mieszkaniu chyba nie ma. Te wszystkie wykorzystywanie zaokrąglonych form, okrągłe stoły, zaoblone narożniki mebli, brak ozdobników, które do niczego nie służą, które nie mają żadnych funkcji, bo tego chyba powinniśmy unikać. Jakieś proste, czyste linie. W tym stylu, wiesz, mebli jest sporo, ale one nie są, nie dają takiego uczucia przeładowania, więc chyba to jest kierunek, który można zbadać, jeżeli ktoś szuka kierunku dla siebie, ale ja bym też wspomniała o modnym ostatnio Japandi. Tak, też właśnie chciałam o nim wspomnieć. Mhm. Ale wiesz, w jakim sensie? W takim sensie, czym ono naprawdę jest, czyli ono jest oparte na takiej harmonii i na autentycznych materiałach, z którymi bardzo przyjemnie jest przebywać, bo w małej przestrzeni mamy mało okien, bardzo rzadko mamy wyjście na ogród, to szczęściarzom się zdarza, ale chyba rzadko. Mhm. I takie naturalne materiały potrafią być jakby substytutem pięknego widoku za oknem albo własnego ogródka, nie wiem, przebywanie wśród drewnianych mebli, jakieś fornirowane ściany zamiast laminatów, jeżeli ktoś sobie może na to pozwolić, odrobina kamienia, to daje nam trochę takiego oddechu i natury. Ja bym chyba poszła w tym kierunku. Okej, czyli szukamy takich stylów, które bazują na funkcjonalności i prostocie. Po prostu. Czyli styl rustykalny raczej nam odpada, bo tam jest to ciężkie drewno, bardzo dużo takich ciężkich elementów. Chociaż zaraz ci coś powiem. No to powiedz mi, z chęcią posłucham. Teraz projektuję 45, więc można uznać, że małe, metrowe mieszkanie w takim naprawdę mocnym brytyjskim stylu, okay. Ale właściciele są jakby świadomi tego, że to się nie wiąże z tym, że będą mieli dużo wizualnej, optycznej przestrzeni, ale po prostu kochają ten styl i próbujemy go zaadaptować do tych 45 metrów i ja myślę, że to wyjdzie bardzo ciekawe. Ale nie będzie wzorem, jak poczuć idealną przestrzeń na 45 metrów. Na pewno nie. Ale tu poruszyłaś ważny temat, uważam, że nie zawsze chodzi o to, żeby optycznie wydłużyć, powiększyć, rozciągnąć przestrzeń. Czasem chodzi o to, żeby po prostu ktoś dobrze, znaczy zawsze chodzi o to, żeby ten mieszkaniec dobrze się w niej czuł. Więc jeżeli odpowiedzią są na przykład intensywne barwy, ciemne, głębokie, które nie są polecane w takich przestrzeniach, to dlaczego nie, jeżeli ktoś właśnie preferuje takie rozwiązania? I podobnie jest z tym stylem, o którym wspominasz. Także my mówimy raczej o takich ogólnych wskazówkach, o tym, co faktycznie nam tę przestrzeń powiększy, ale nie oznacza to, że jeżeli mamy kompletnie inne preferencje, nie możemy po to rozwiązanie sięgnąć. Oj, dokładnie tak, bo znam takie osoby, które lubią uczucie takiego bardzo przytulnego wnętrza, nawet lubią uczucie takiego klaustrofobicznego wnętrza. To jest bardzo osobnicze, więc myślę, że jeżeli ktoś nie jakby potrzebuje takiej przytulności, to bardziej zwracamy właśnie uwagę na te materiały, na to, żeby to dobrać pod niego, a nie pod to, żeby za wszelką cenę zrobić to wnętrze optycznie większym. Okej, czyli nie forsujesz tego, jeżeli właśnie czujesz, że w tym klient się będzie czuł najlepiej.
wtedy tylko elementy sobie przemycam, bo wiadomo, że to robi wrażenie, nie? Że troszeczkę to wnętrze rozciągamy, ale nie za wszelką cenę. Rozumiem. A już na sam koniec, bo tutaj wspomniałaś o jakichś takich prywatnych, no w sensie twoich firmowych rozwiązaniach, jakichś tam z twojej pracy codziennej i czy masz jakieś inne przykłady projektów, w których udało ci się z kolei optycznie powiększyć przestrzeń? Myślę, że mogę wspomnieć o najmniejszym mieszkaniu, jakie projektowałam. Mhm, czyli? 28 metrów. Okej. Okay. Ale na szczęście nie było to mieszkanie, gdzie ktoś mieszkał na stałe. To było mieszkanie na wynajem i to krótkoterminowy, ale to było takie miejsce o raczej luksusowym wykończeniu, takie naprawdę na wysokim standardzie. Dlatego musieliśmy stworzyć wrażenie, że to mieszkanie jest większe niż jest. W zasadzie ono składało się z tego, to było typowe maleńkie mieszkanie, gdzie wchodzimy od razu do w sumie korytarza, który ma 1,5 metra i jest sypialnio-salono-aneks. W zasadzie jedno pomieszczenie z jednym oknem, z brzydkim widokiem na dodatek, bo naprzeciwko był drugi budynek i po prostu ściana bez okien. No i nie wiem, czy może być gorzej. Właśnie weszłam i się przeraziłam. I jeszcze, jeszcze miałam to zadanie, że to musi być ultra luksusowa przestrzeń. O, będzie ciekawie. No i po prawej stronie od wejścia mieliśmy łazienkę. No i zdecydowałam, że to, co musimy zrobić, skupiłam się na tym, że jest brzydki widok za oknem, co mnie trochę załamało, bo wiesz, pierwsza myśl to skupić się na tym widoku, nie? Ale jeżeli go nie ma, no to całe to wrażenie, to, co chcemy oglądać, musimy przenieść do środka. Czyli żeby nam się nawet nie chciało wyglądać przez to okno, będąc w tym wnętrzu. No i wydaje mi się, że to się udało. Ja wyburzyłam część ścianki między łazienką a sypialnią. W ten sposób tak jakby optycznie połączyłam te dwa pomieszczenia. Oczywiście przeszkliłam to, zrobiłam takie przeszklenie nad wanną. No i w ten sposób łazienka uzyskała dostęp do światła dziennego, co jest super ważne, na przykład rano, jak się próbujemy dobudzić albo jak robimy makijaż. Więc nagle w tak maleńkim mieszkaniu uzyskaliśmy światło dzienne w łazience, ale i sypialnia zyskała taką dodatkową perspektywę. Te kilka metrów naprawdę zrobiło różnicę i ta łazienka była na tyle interesująca, że chyba uzyskała ten efekt, że nie chce się wyglądać przez to okno na zewnątrz, na tą brzydką ścianę budynku naprzeciw, ale że fajnie się patrzy na to przez to okno do łazienki. Oczywiście to okno można było zasłonić też na pilocik zasłoną, ale chyba udało się uzyskać ten efekt, że nawet nam się nie chce wyglądać przez okno. Tak, tak. Myślę, że taką przestrzeń można też rozegrać właśnie fototapetą, o której wspominałaś, czy tapetą, która da jakiś widok. Tak, bo ja w tym mieszkaniu chyba zastosowałam wszystkie, może na tych 28 metrach jest taka kondensacja wszystkich pomysłów technik. Powiększających przestrzeń i technik. Mam taką taką tapetę drukowaną w łazience nad tą wanną, bo jeszcze skupiłam się na tym, żeby było takie jakby pozorne okna w tym mieszkaniu. Czyli pierwsze okno to jest to okno, które stworzyliśmy, czyli z sypialni do łazienki. Drugie to była ta ładna, interesująca tapeta naprzeciw wanny, czyli leżąc w wannie stworzyłam takie wrażenie okna, że patrzymy na tą tapetę. Ważne też było podświetlenie tej tapety, żeby można było zwrócić na nią uwagę, nie? Bo to, co wcześniej wspominałyśmy, że odpowiednim oświetleniem możemy podkreślać jakieś elementy we wnętrzu. Tak. I to było też mieszkanie, gdzie zastosowałam obłości mebli, gdzie zastosowałam plamy koloru, no i ogromne lustro, które odbijało właśnie prostopadle troszkę promieni słonecznych z tego okna, tyle ile ich wpadało, ale też ładne elementy we wnętrzu, czyli to, co chcieliśmy zwielokrotnić. Więc tam było chyba, tam był cały przekrój tych pomysłów, to też zresztą można u mnie zobaczyć chyba gdzieś na zdjęciach. Będę wdzięczna też za podlinkowanie tego. Dobrze, jasne. Okej, czy jeszcze chciałabyś coś wspomnieć odnośnie tej kawalereczki? Mogę powiedzieć, bo to chyba jest ciekawe, bo bardzo chcieliśmy to wyróżnić, bo wiesz, że rynek ten najmu krótkoterminowego to jest ogromna konkurencja. Tak. I żeby jak klienci scrollują na przykład booking, to żeby się na chwilę zatrzymali, no i wpadłyśmy z klientką na pomysł, że to powinno być różowe, ale to tak po prostu słodko-różowe. I to jest a propos tego, że nie musimy się bać koloru we wnętrzach, bo w zasadzie wszystkie robione na wymiar meble w tym mieszkaniu są różowe, obłe ryflowane, bo to też ma swoje działanie, właśnie te ryfle, o których wcześniej nie wspomniałyśmy, że to tak podnosi jakby wnętrze do góry i jeżeli nie mamy tej przestrzeni naokoło, to mamy ją chociaż wizualnie w górę. O tym też warto wspomnieć.
Tak, ale ja tam wykorzystałam właśnie brak bardzo mocnych kontrastów. Jest tam odrobina czerni, ale to dosłownie po prostu jako kropka nad i, ale głównie skupiłam się na odcieniach tego samego koloru. No to koniecznie muszę to obejrzeć w takim razie. Koniecznie, jeszcze właśnie jak wspomniałaś o tych ryflowanych powierzchniach, to sobie pomyślałam też o pasach, które też robią nam wizualnie różne myki w przestrzeni, bo te pionowe potrafią sprawić, że sufit wydaje się wyższy, z kolei te poziome nam wydłużają ścianę, więc w kontekście powiększania optycznego też możemy sięgnąć po takie rozwiązania. Dokładnie i w ten sam sposób ja używam też sztukaterii, czyli ona nigdy nie jest dla mnie stricte ozdobnym elementem, tylko zawsze używam ją po coś. Albo chcę nią wydzielić jakąś przestrzeń, albo chcę ją zamknąć jakąś przestrzeń, czyli oddzielić jedną od drugiej, albo chcę ją powiększyć, poszerzyć, albo wydłużyć w górę, więc to też jest dobry patent, bo tym się naprawdę można bawić tymi listwami. No dobrze, Aneto, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się wiedzą na temat właśnie małych przestrzeni. Mam nadzieję, że osoby, które w takich przestrzeniach żyją na co dzień, będą mogły wyciągnąć z tego wnioski i wprowadzić różne patenty do swoich przestrzeni. Raz jeszcze wielkie dzięki. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że da się z tego jakoś skorzystać. Na pewno. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.